Finał tegorocznych Mistrzostw Świata w Katarze był prawdopodobnie najlepszym w historii tych rozgrywek. Zwroty akcji, karne, no i dwóch najlepszych piłkarzy świata, którzy grali przeciwko sobie. Jednak nie możemy zapomnieć o wzorowym sędziowaniu tego pojedynku przez Polaka, Szymona Marciniaka. Arbiter znany wcześniej głównie z Ekstraklasy i Ligi Mistrzów, za pracę na Mundialu zarobi 93 tysiące dolarów, czyli około 410 tysięcy złotych. Co ciekawe, tyle mniej więcej wart jest samochód, jakim porusza się polski sędzia. Mowa tutaj o robiącym wrażenie Mercedesie GLS 2021 roku, który według ogłoszeń na Otomoto może kosztować od 300 do nawet 600 tysięcy złotych. Nie udało mi się ustalić, jaki silnik pod maską ma sędzia, ale tutaj wybór jest ogromny. Od 2-litrówek aż do 5.0. Dajcie znać, jak oceniacie występ naszego polskiego sędziego na Mundialu, bo naszym zdaniem była to najjaśniejsza gwiazda na Bliskim Wschodzie.